rozpoczynamy pokazy. Witamy także naszych kolegów z Węgier, którzy specjalnie takim oto samochodem przyjechali na naszą dzisiejszą uroczystość. Takie samochody oczywiście nie są już wykorzystywane w służbie, jest to zabytek historyczny. A przed nami scenka Napad na kobietę. Napastnicy zostali odprowadzeni na miejsce, a już za chwilę pokaz posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu tonfa. Niezaliczenie tego bloku, jak każdego innego, powoduje zakończenie policyjnej kariery i przerwanie służby w policji. Oj, policja, nie zbliża się! Zabawmy się, pomału, pomału, zabawmy się! Pokazy słuchacze kursu podstawowego Szkoły Policji w Słupsku. Dziękujemy bardzo. Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Wami wszystkimi w tym miejscu z okazji Święta Policji. Jest to chwila dająca okazję do złożenia podziękowań wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za trud i poświęcenie w walce z wszelkimi przejawami braku poszanowania ładu i porządku prawnego. Wasz wkład w to, że miasto Słupsk jest miastem bezpiecznym, jest nie do przecenienia. Jestem dumny z tego, że przypadł mi zaszczyt kierowania takimi policjantami jak Wy.
Chcę podziękować inspektorowi Jacekowi Bokiewiczowi, komendantowi Szkoły Policji w Słupsku, za pomysł organizacji naszego święta w takiej właśnie formie. Fakt wspólnej organizacji dzisiejszej uroczystości potwierdza doskonałą współpracę pomiędzy Komendą Miejską Policji w Słupsku i Szkołą Policji w Słupsku, która dziś ma formę wspólnej uroczystości. Jednak na co dzień przejawia się przede wszystkim w przedsięwzięciach w zakresie wspólnych służb patrolowych i wsparcia w szkoleniach uzupełniających na funkcjonariuszy słupskiej komendy. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 lipca 2011 roku w uznaniu zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego złotą odznakę zasłużonego policjanta otrzymują podinspektor Adam Bruliński i podinspektor Henryk Grzywna. Odznakę srebrną podinspektor Przemysław Rybicki, podinspektor Piotr Salamonik, aspirant sztabowy Artur Zagórski. Brązową odznakę sierżant sztabowy Wiesław Giedroycz. Wyróżnionych proszę o wystąpienie. Odznaki wręczy komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Jacenty Bąkiewicz. Przypomnę, że na Placu Zwycięstwa trwają w tej chwili uroczystości obchodów Święta Policji. Dziś to święto obchodzą policjanci z garnizonu słupskiego, a centralne uroczystości dokładnie w dniu 24 lipca, czyli w rocznicę powołania przez Sejm II Rzeczypospolitej Policji Państwowej. Te główne uroczystości odbędą wyższe stopnie służbowe, 16 osób będzie odznaczonych, a 12 osób otrzyma honorową odznakę Szkoły Policji Słupska. W imieniu samorządowców ziemi słupskiej głos zabierze teraz prezydent Słupska, pan Maciej Kobyliński. Panie generale, szanowni drodzy państwo, drodzy kochani policjantki i policjanci, przyrzekam, że będę mówił krótko, bo generał mówi, że to wasze święta, wy stoicie i się męczycie, więc świetnie to rozumiem. Ale muszę w imieniu wszystkich samorządowców ziemi słupskiej wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co robicie i co będziecie robić, bo przecież część z was dopiero zaczyna swoją służbę. Ja jako prezydent Słupska jestem dumny, że nasze miasto ma tak wspaniałą szkołę, jak my to kiedyś pieszczotliwie nazywaliśmy naszą szkółkę. Jesteśmy z was dumni. Jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałych policjantów w Komendzie Miasta i Powiatu. Zawsze mówię, że jesteście najlepsi w Polsce. Bardzo łatwo to wyjaśnić. Jesteście najlepsi w województwie, województwo najlepsze w kraju. Sprawa jest prosta. Dziękuję bardzo wam za wszystko. Będziemy dalej wam pomagać, na ile tylko będziemy mogli. Bo to nie ma znaczenia, że wy jesteście państwowa służba, a my jesteśmy samorząd. To wy dla nas, a my dla was. Wszystkiego najlepszego. Uściskajcie ode mnie, proszę, wasze rodziny. Za nią weszły sztandarowe Komendy Miejskiej Policji